Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do ojca. I już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto tajemnica Boga, który się ukrywa, Boga, który jest tajemnicą, który mówi, że Jego odejście jest pożyteczne dla nas. To odejście jest jakby przejściem. Już nie mamy takiego doświadczenia bliskości Boga, ponieważ to doświadczenie będzie na innym poziomie. Bóg przeprowadza nas przez noce zmysłów, noce ducha po to żebyśmy opierali się na nim samym żeby przyjąć ducha pocieszyciela żeby stać się człowiekiem duchowym żeby zobaczyć tak jak na to wszystko patrzy bóg nie patrzeć tylko od strony ludzkiej bo człowiek widzi tylko te rzeczy które nam się podobają ludziom się podobają światu się podobają i czasem może być tak że to co światu się podoba w oczach Bożych jest grzechem, a jednocześnie to, co Bogu się podoba w oczach świata, może być spojrzeniem, że to głupstwo, czy nawet właśnie grzech, że to może być traktowane jako grzech, jako zło. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, który przekona nas o grzechu prawdziwym, przekona nas o istniejącej prawdziwej sprawiedliwości. I o sądzie, który jest przede wszystkim wymierzony przeciwko złemu duchowi, przeciwko szatanowi, który jest głównym sprawcą grzechu, i wszyscy, którzy się od niego odcinają, stają się synami Bożymi, stają się usprawiedliwieni przez samego Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, przez Jego miłość miłosierną. Natomiast ci, którzy nie chcą przyjąć tej miłości miłosiernej, są związani przez grzechy. Właśnie ze złym duchem, z szatanem, to razem z nim też podlegają sądowi. I ten sąd będzie sądem sprawiedliwym nie będzie względu na osoby. Dzisiaj, kiedy tak patrzymy na sytuację w Polsce, gdzie widzimy ludzi, którzy się z Pana Boga wyśmiewają, tak jak to miało miejsce w Gdańsku, kiedy. Robiono prześmiewczą, jakby procesję Bożego Ciała, wcale nie ciała Boga, tylko to było demoniczne wyśmiewanie się z tego, z tego coś święte. I można by powiedzieć, że to był grzech bluźnierstwa. I teraz każdy, kto nie reaguje, kto nawet milcząco zgadza się na to, jest, można by powiedzieć, w jakimś udziale grzechu cudzego. Ma swój udział. Więc nie możemy się na to zgadzać. Nie chcemy mieć żadnego udziału ze, w złych duchach, w tym, co złe duchy podpowiadają. Potrzeba nam na nowo uzbroić się w moc Ducha Świętego do tej walki duchowej, najpierw w swoim sercu, wewnętrznie, bo każdy z nas doświadcza słabości, pokus jest człowiekiem słabym i potrzebuje ciągle Bożego miłosierdzia. Moi drodzy, Dzisiaj piękna data, 28 maja 1941 roku, właśnie w tym dniu święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe został przewieziony do Auschwitz. W 1972 roku, właśnie 28 maja, miał swoją, swoje święcenia kapłańskie, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. I właśnie 28 maja 1981 roku, oczy do nieba sługa Boży prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński ich odejście stało się pożyteczne dla nas w tym sensie że stało się znakiem bożej miłości dzisiaj tych patronów tego dnia możemy tak powiedzieć chcemy prosić też za naszą ojczyznę za Polskę żebyśmy nie poddali się pod działanie złych duchów, ale byli rzeczywiście napełnieni Duchem Świętym. Że to doświadczenie trudne, jakby Bóg w tym wszystkim nie uczestniczył, to jest tylko takie nasze wrażenie, że jakby się wycofał, tak nie jest. On się wycofał, aby dać nam moc, aby dać nam jakby nowe zaangażowanie, walkę duchową. Bóg nie daje, jak to już cytowałem, Arcybiskupa Shina nie pozwoliłby czynić zła, gdyby nie potrafił z tego zła wyprowadzić jeszcze większego dobra, gdzie wzmógł się grzech tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. Przyjmijmy na ten dzień Boże błogosławieństwo Pan z wami niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.